Witam widzów, zagrałem sobie z X-em. Dostał bufiki jakieś. Chameleon support też chciałem nagrać. Też jest mocno, ale myślę, że ten support item sprawia, że też robi mocno. O Senie nie mówię, no to, że Sena jest silna od miliona lat, to jest powalony. Ten taki... Który to jest? Jak to się nazywa? No ale ten wiadomo, jego nerfil już, ten krwawa pieśń. Jakoś tak sprawia, że te supporty one-shotują po prostu, powalone to jest. Nie wiem, czy tak powinno wyglądać. To do takich supportów, co wiecie, co się wbiją i rozpierdzielą powinno zadziałać. A to takie ręcz kupy składają te aszki. No ten też jest dobry, mam procentówkę wbudowaną. Nie wiem, wszystkie te support itemy są ok. Najmniej mi się te sanie i te shield najmniej podobają. Po co ci jest ta bańka na supporcie, no. Znaczy jakieś Alistary składają. Na bardzie to było dobre, bo ten bard po prostu wchodzi do mordy komuś i wkurza. Bo z X-em zagram, dostał buffy z X i mi się wydaje, że w poprzednim sezonie nim tyle grałem, pamiętam. Taki mocny się wydawał ten z X. Ale no te itemy strasznie zabolały. To jest jeden z tych magów, że go te Lyandry zmiany zabolały. Bo to, że teraz Lyandry w dwóch itemach trzeba złożyć, bo potrzebujemy itemy na manę i jeszcze jak są tanki team, to potrzebujemy Lyandry. No to sorry, to dwa itemy muszę kupić zamiast jednego, no to chyba champion jest gówniany wtedy, nie? No, dlatego sobie wziąłem TPK i... Co to jest za agresja? Kurde, aś wskoczyła. Nie, dobra, też bombek nie trafią. Szkoda, bo staki z mana flowbanda idą do tyłka. No co, no chudziutka jest pani Sivir. Jakoś te miniony pociągnęli i drugi poziom mają. No co jest? Nie, nie, to jest do dupy, giga do dupy. Oła, oła. 110, co? Pominione najlepiej tą bombę rzucać. Wywali chyba cooldown na W i armor mu dodali z X-a. Miał chyba 18 na pierwszym poziomie. No to powodzenia na jakiegoś Alona na midzie, albo Jonę, no. Chyba tak się cieszy, że armoru nie ma w ogóle. Ale napierdziela ta Camilla. Fajnie, że solo zabiła. No co, na to asysty nie mam. AD carry, fokczam. Kylo Blade z Camilka. I dalej leci. No z X już się skaluje, kapa Chungus, nie powiem. Gdzieś dopkam tą linię. Ale ona strasznie ofensywnie gra, co jest? Czemu fleszyk do tyłu? Szkoda tego flesza trochę, będzie mogłaby sobie range'a dodać. Co jest z tymi bombami moimi dzisiaj nie tak? Dobra, mana flobanda tylko chciała. No mam TP, więc nie boję, ale co to jest za zakup do dupy? Nie wiem dobijać. Mam to wizję czy nie? No jest instant tepne, tak, tak. Takie runy wziąłem w końcu, a chciałem zmienić, nie zdążyłem. No dobra, mogą być ten ability, hejs na RC. A co, Malignant zgrać? Nie, Malignant brzmi jak troll. Chyba ten pistolet jest lepszy. Muszę na szykowny mana pool teraz, masz bezliczkę na mordę. Z X-a no bo cię lubiłem, bo jak był support ogarnięty, taki co nie roamował. To się dało wieżę zniszczyć jak enemy support roamował i tak rozpierdzieliś tą wieżę, że im się nie opłacały te roamy, nawet jakby tam wychodziły. Bo z X-em wracasz zawsze z tym... z Lost Chapterem i możesz permaprzować linię na piątym poziomie. W sumie ja chcę grać ten, Serafa, no ta. Ja chcę Serafa chyba grać w tej gierce. To buffy ten Seraf. Kamila bije tak 10 razy więcej ode mnie, więc... Mogę ich obijać, tylko te obrażenia są... żałosne. Co to jest za frizowańsko? No co? Nie wiem już co zrobić. A mi mnie z bejziczku zabije. A my się bijemy. Nie wiem, za ile ma stuna, tam coś idzie.
doleci, nie? No co, no ta Kamila się fajnie bawi. Ona klika do przodu po prostu i to działa momentami. Ziemię wypierdzieliło. Fajnie było pasywkę sprokować. Po spelkach się prokuje pasywkę, więc poczekam, aż się spell wejdzie. Teraz rzucę jedną rotację speli. Jeszcze jeden basic. Patrzcie, ile bije, jaki jest div. A teraz ma te plate, ten resisty ma to trochę mniej, ale no jest tam div. Jeszcze mu milionów przekamarzę. O nie wiem, Sivir też nigdy nie widziałem. To jest moja pierwsza Sivir, którą widzę. Jak ta gra potrwa pół godziny, to okej, to może coś robić. Moka robi. Oj, jak mam wizję, to mogę. Nie mam. A nie, no ja muszę cofnąć, nie mam many. W ogóle bezużyteczny. No jest okej, okay, fajnie, że ta łaskarz będzie nastakowana. Mi się wydaje, że jak chcecie rushować Serafa, to trzeba z łaską zacząć. A to jak chcecie jeden mana item grać, więc no... Wtedy rushujecie tego Serafka, nie? 1300. A boli to trochę po tych buffach do ranach. Właśnie powinni może coś łaskę zbuffować, żeby na HP to? Chociaż nie, może to powrotnie być, ale czy ja wiem. Po tym, przez to jak te dorany są silne, to nie wiem, to zaczynanie z łaską to jest trolling. Tu zacząłem tak naprawdę tylko dlatego, że wiem, że gram na Sivir, no to... Ona tam aż tyle nie bije, nie? Nie jest to Draven albo jakaś Samira. Gdzie dostanę 3 basic i dyntka. Jakby mi się udało w hook od Kamili wpierdzielić. Fajnie potem zerką będzie, że ona kogoś zamyka, nie? Ja zawsze w sumie, no to jest fajne. A jak popokuje, to możemy skakiwać. Okej, już bomby wchodzą. Może mnie zostawiał, bo tu chciałem powalczyć przy tym turecie. Można R-kę jakąś zrobić, tylko, bo na flesza nie ma, nie? Jak dostała slowa z tego? Kilek z tyłka. No dobra, muszą do bazy cofnąć, jeszcze manę mam. To jest też dobre, no bo wieże mamy, nie? Powinna wejść tą bombkę. Ma szóstkę już, co jest? Innego basica nie rzuciłem w wieżę. Ale nie robicie przypadkiem, nie? Te moje... Kurde, nie zrzutowałem pasywki znowu. Czemu on nie chce bić tego tureta? My go rozpierdzielamy tu zaraz. Nie można na exbaku niby, no. Jeszcze troszkę brakuje. Nie wiem, czy jak nie dam punkt W, teraz to nie pęknie ten turret, ale nie chcę się tego kontrolować. Ten turret możemy zniszczyć, czy nie? Tak, nie wszedł. Ja mam agro. Nie, ten turret powinien się być, ale dobra, jeszcze go zrobimy, więc nie ma tragedii. Cofnijmy, już nie ryzykujmy. Na exbaku po prostu go zniszczę. Ten wave rozpierdzielić jeszcze? Nami teraz idzie zerką. Nie, cofnij. Nami rzuci zerkę, będę musiał flash upać. No jak dał punkt W. Nie wiem, czy już nie będzie jak te miniony go spizgają, to po prostu podejdę wtedy. To jest pierwszy turret, ja jeszcze mam takie, tyle mam HP, że ja mogę na bota iść. Oj, mam całego Archangela, tylko nie ma jeszcze. Nie wiem, czy but nie był lepszy w takim razie. A statystyki dalej daje dobre ten Archangel. Ta pasywka zapa już też działa, czy nie? Ta już też działa. Mam do 11 AP, no do 100 AP. No dobry jest ten Angelek. A szczerze mówiąc, co kto do składa? Widziałem na Serafini na bocie, że składali. I chyba Cassia Peja, nie wiem. A, ja mam obiecać, że tego Ryza nagram po itemie pod manę. No, też muszę to zrobić. Ale nie widziałem tego ani razu, więc wstałem, że to nie jest dobre. I teraz cofnę, no ten turret niszczymy. Mam ochotę nadzerkować tego wave'a. Cooldown, ale to raczej się powinno wyrobić. Kurde, dobra, może się nie wyrobi.
Ale takie, jak bardzo chcę, żeby ten znaczek był na tym. Ja bym legit się zamienił z Teemo, o. Kaj macie turret. O, przeszywałem w to. O, niestety Need for Speed. Ale na bombkę się nadziała. Za dużo już na ekranie się działo. Dawaj tę dwójkę. To jest ta tempo nami? Ja teraz zauważyłem, co to za straszydło jest. Kaję turret. Tylko cały czas pasywkę rotuję. Ja robię W drugie. A się uparła ta katapulta, co jest? Wykołowała się. Szczerze, on gdzieś poszedł i ture zniszczył kolejne. Niż te dwójkę, bo te dwójka gold się nie zmienia, a te plejty uciekną, więc to jest logiczne. Serio, chyba tutaj tapuje wolone on. Mogę kupić? To na pewno się przyda. Co jest? Jaka agresja? Nie stopowałem z full HP. Na mi to przyszło z tyłkiem, plany mi niszczy. Jesz ją, Lisi. Wyszły we mnie? Nie trafiłem w nią. A przyznam się, że chciałem dwóch naraz. Dobrze zrotowali, bo ten turret rozpierdzielił cały. A dalej możemy, tylko że... Mogę cofnąć? Zdążę jeszcze wtedy na kolejną serię? Giga silny jestem. Czy ja mogę podejść do tureta, żeby sobie uderzyć? Fillarz tu jest. Zapomniałem fillu w ogóle. A jest 2.17 w tej grze, dobra. Jezus Maria, co się dzieje? Mrugnąłem na chwilę. O Jezus Maria. Ten turecik, chodź. Aaaa! No i co, i dwa turety z full plate'ami zrobiłem. Wszystkie plate'y mamy w tej grze. Ja pierdzielę, nie żartuję, że chyba oni mają 0. No to już jest 5k golda, nie no, nawet więcej. Myślę, że z 7 albo 8k golda jest przewagi. Te bounty to rozpierdzieli, jak się pojawi. Ale jestem sfilowany jak świnia, co jest? To są takie legendarne gry, raz na 300 lat takie gry masz z X-a. Zwyczaj to ty turet tulisz, bo nic nie robisz na początku tym chomikiem smutnym. Czy skilli nie widzę, że rozpierdzieliły? Bo dobry matchmaking się trafił. Nie wiem, dużo takich gier mam ostatnio. Muszę tutaj powiedzieć, no te bounty to rozpierdzieliło, tak jak powiedziałem. No dalej mam niby tą fillerkę, ale jak my tu postawimy wardy, to nigdy nic nie zrobią. O, na mistrze. Widzisz to na mistrze, czy nie widzisz na mistrze? Ola, dalej będę. Dawaj te turety. No to, że na mnie miała troll runę, to nic nie zmieniło. Mogę tego Shina kupić. Dawaj te dwójkę. Zanim się poddadzą. 30 sekund. Ale nie było najlepsze combo na świecie, ale nie chciałem, żeby Ari mi zdaszowała na twarz. Proszę, że nikt nie chce podejść tego tureta zniszczyć, ała. Nie, no, się uparłem się na ten turet. Blum. Idziemy dalej, nie kończę na jednym. Napisane to zadało? Który to ma chyba? Nie mam serafę, więc muszę uważać. A jak mam sobie w nas się tam rośnie ten procent HP struktury, kiedy wybucha. Macie tam bombę, udaję, że pomagam.
No i co? Drogi, to jest chyba ponad 10 koła golda przewagi. Dawno takiego stąpiczka nie widziałem. Znaczy daj też na strawę, bo teraz dostają wypłatę po prostu z milionowego kanału na YouTubie chyba. Jak zabiją kogoś, a ekspa to już nie powiem, że dostają, jak mamy przewagę dwóch, trzech leveli. No myślę, że cały level może dostać na Sivir, jak zabije tego teama albo tą Kiannę, tak solo ekspa. To jest powalone to skalowanie tam. Ja mogę tepnąć gdzieś. Storm Zerstadt. Ten jest tak słaby, Fiddler go składa dalej. Ten miał swoje 5 minut na początku sezonu i teraz nikt już tego nie gra. Smutne trochę. Muszę sobie robić CHP stracę na tym. Robienie dżungli 2K24. Nijak nie jesteś junglerem. Jestem sfilowany jak świnia, ten kamp powinien wciągnąć nosem. Trup to ten Ziggs się rzuca na boki. Siup, siup, siup. Dawać mi wieżę. Idran wieżowy, nie podali się ogólnie. Sivir nie ma itemu jeszcze jednego. Oni grają, a nie, bo to jest nami, o dobra, to teraz to widzę, że to jest Sivir support itemem. A to czemu oni nie kupili dwóch w takim razie? A, bo to już dwóch się nie da, ale... Dobra, dobra, już więc oni tam gotowali na tym bocie. Aż to aż tyle by zmieniło? Mi się wydaje, że to nie zmieniłoby nic z tym, co ta Camilla zrobiła tej Sivir. O, kolejne 700 golda, dzięki. Dobra, idę dalej. Dobra, genau, wyliczone. Camilla wieżyczkę, dobrze. Dobrze, że to już ledwo zipie, więc sobie podejdę. Nie wiem, jaka moja nie zrobiła tą nawet. No co? Zdarza się, no to pobieg na górę teraz. Chwilę szuka konta jakiegoś. Biedny do dżungli idzie, jak my do bazy wchodzimy, ale smutna gierka. Zrobisz wejna całego, że zacząć damage turę, to jestem ciekawy nawet. Dychaj temu, tak czy siak. Ota i ten, i zobaczymy. Gdzie tam rośnie? Sporo te procenty rosną. No i miał zawsze plombę w late game, bo tam skalowanie jest chore na tym pasywie. Budowlę ma razy 2, a czy nie 2,5 nawet. A pokaż ten turecik, rzucę to, pasywkę mam. Siup. Gryfik, co ty robisz? O, ten Gryfik to jest chyba jakiś bot. Tak widzę, nie bij mnie. To legit może być bot, co konto leveluje, tak nie żartuję. Z tego co teraz zrobił. Widziałem, że są takie boty, to jest popierdzielone po prostu, że takie boty są w tej grze. A, jest 32 kile, ja mam 2,03. To znaczy, że dużo zrobiłem. A, dałaś te turet już. Smutna giera, niestety. Siup, jeden. Siup, drugi. To mogę dwa naraz, ale to jest... Nie ma punktów stylu za to. Nie wiem, teraz taką merkę rzucił? Nie wiem, czy tak bot wyrzucił tą merkę. Dobra, robimy mi tam napierdzielanie. Dobra, taki może... Nie, no to nawet nie nadaje się na zapasowy odcinek, bo to nie była gra, to się czuję jakbym na seryjnie grał na buciki, na taki matchmaking niestety. Wszystkie linie przepierdziły, tak się ta gra wygląda.